proszę Państwa, proszę Państwa, przystępujemy do realizacji porządku obrad. Projekt uchwały według druku nr 1, projekt uchwały Komisji Dziedzictwa w sprawie zadań priorytetowych na 2014 rok. Proszę o zdecydowanie Pani Przewodnicząca. Komisja postanowiła przenieść środki przeznaczone na filię biblioteki w wysokości 1500 zł z ulicy Kingi na ulicę Kingi, na ulicę Kingi 1500 zł i w sumie będzie 3000 na bibliotece na ulicy. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko dodać, że my wystąpiliśmy, znaczy mamy odpowiedź na wystąpienie, które przyszła tu jednak. Zresztą informowałem Państwa na ostatniej sesji. Jest ta informacja. Pan dyrektor Dziedzic z ubolewaniem stwierdził, że blisko. Oczywiście mamy różne zdania na ten temat. Natomiast rozmawiałem z panią dyrektor Zapal z Zarządu Budynków Komunalnych. Powiedziała, że na tyle jest dużo lokali w Podgórzu, że należałoby teraz już następne pismo, które po tej uchwale napiszemy w okresie międzysesyjnym, żeby to była jakby wspólna wiedza i akceptacja, że zwrócimy się do biblioteki, bo to trudno, żeby występował dyrektor Wydziału Kultury, bo pewnie nie zapomnę, ale dyrektor biblioteki Podgórskiej po to, żeby wystąpił o, bo trzeba po prostu śledzić przetargi, jakie są ZBK i wolne lokale. I byłaby szansa wtedy przenieść tą filię na miejsce do zasobów miejskich i wtedy nie byłoby problemu tego, który jest. Zostaliśmy tylko jednej bibliotece na ulicy. Myśmy myśleli o tym, żeby się wstrzymać i napisać pismo jako nie, ale nie wiemy kiedy ale nie było po głos przenoszenie, tak. Tu mamy dziedzictwo wyznaczone. A jest, dobrze. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały druku nr 1? 15 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę druku nr 1.